Witam Was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Nigrum i witam się z Wami przy nowej serii. Serii Zagrajmy w Dishonored, czyli Zniesławiony. Jest to pierwsza część tego uniwersum, ponieważ wyszła jeszcze też druga oraz samodzielny dodatek. Dwójkę oraz ten dodatek posiadam jak najbardziej. Jestem obeznana z tym uniwersum, przeszłam dwójeczkę oraz ten dodatek kilkukrotnie, więc cały ten świat tej gry jest mi bardzo dobrze znany. Jestem obeznana z postaciami, z całym tym światem, z lore, z różnymi miejscami. Inaczej jest w przypadku tej pierwszej części, którą właśnie widzicie na ekranie. Nie miałam nigdy, przenigdy z nią styczności. Będzie to moje pierwsze przejście tej gry. Nie wiem, jakie będą tutaj wydarzenia, co takiego podzieje się, oprócz wiadomo wydarzeń, które są na początku gry, ponieważ one zostały już przedstawione już dawno, ogólnie wszystkim. Zaraz Wam o tym powiem. No i co mogę jeszcze powiedzieć o tej grze? Jest to skradanka, jedna z najlepszych skradanek i jedna z moich najulubieńszych gier. Dlatego tak bardzo chciałam właśnie zagrać w pierwszą część. I w przypadku tej gry jest to dość stara gra, ponieważ tak naprawdę wyszła ona w 2012 roku, jeśli się nie mylę. Jeśli się mylę, to mnie poprawcie. Ale chyba w 2012. Została wydana przez studio Arkane i wyszła na PlayStation 3. W moim przypadku widzicie tutaj Definite Edition. Dishonored Definite Edition, czyli odświeżona edycja, która zawiera podstawową grę oraz wszystkie dodatki, jakie kiedykolwiek do niej wyszły. Oprócz tego dodatkowe przedmioty, które mieściły się w preorderze. No i jakby tego było mało, wszystko zostało poprawione, cała grafika, tak, tekstury, optymalizacja, wszystko zostało odświeżone z myślą o konsolach 8. generacji oraz PC-tach, więc ta edycja, którą ja tutaj mam, zawiera wszystko. Jak widzicie, zawartość do pobrania. Mamy tutaj wszystkie dodatki. Przedstawię Wam tak na szybciutko tutaj, co mamy. The Knife of Dunwall jest to pierwszy dodatek, jaki wyszedł. Wcielamy się tutaj w dodatkach w innego bohatera, ponieważ w podstawowej wersji gry wcielamy się w Corvo Attano, bohatera, który był też w drugiej części gry i też mogliśmy nim grać. W przypadku dodatków do pierwszej części mamy tutaj niejakiego Dauda. Drugi dodatek to jest The Brigmore Witches. No i oprócz tego mamy jeszcze takie próby. O tych próbach więcej, o dodatkach tak samo. Później będzie. Jak widzicie, ta edycja ma dodatkowo polskie napisy. Bardzo się zdziwiłam, kiedy odpaliłam tę grę po raz pierwszy, właściwie no przed chwilą, tak? Sprawdziłam sobie tylko opcje. Ponieważ pierwotnie jak ta gra wyszła, no to nie miała polskiej wersji w ogóle, miała tylko i wyłącznie angielską wersję językową. A w przypadku drugiej części już pojawiała się polska wersja językowa, ale wychodzi na to, że Definite Edition ma również polskie napisy, ma polską wersję. Więc bardzo mnie to cieszy. No i co mogę więcej powiedzieć? Myślę, że zaczniemy. Powiem Wam tyle, na czym tutaj skupiać się będzie ta fabuła tej gry. Wcielamy się, tak jak mówiłam, w postać niejakiego Corvo Attano. Ci, którzy grali w pierwszą część bądź drugą część, no to wiedzą, o kim mowa, wiedzą, kto to jest. Naprawdę świetna postać. Jest to cesarski obrońca, który zostaje oskarżony o zamordowanie cesarzowej i wtrącony do lochu. No i wiadomo, jest niewinny. Musi się stamtąd wydostać i oczyścić swoje imię. Czy mu się to uda? Zobaczymy. Gra skupia się na skradaniu, gra skupia się na zabijaniu, podchodzeniu do różnych sytuacji naprawdę w sposób, jaki tylko zechcemy. Tak? Gra preferuje taki styl, że no, każdy może grać tak, jak chce. I warto powiedzieć, co gra posiada, tak zwany poziom chaosu. Niski oraz wysoki poziom chaosu i wysoki poziom chaosu będzie prowadzić do złego zakończenia. Taki poziom jest w momencie, kiedy dużo mordujemy, a niski poziom chaosu to jest w momencie, kiedy unieszkodliwamy przeciwników i jak najmniej mordujemy i wtedy doprowadzimy do dobrego zakończenia. Dobrze, zaczynamy, nowa gra. Okej, naprawdę będzie ciężko się przyzwyczaić do polskich napisów w Dishonored, bo w przypadku dwójki, dodatku do dwójki, ja je mam, mimo że tam już są też i polskie napisy, no ale ja te gry mam po angielsku całkowicie, pełna angielska wersja, więc to jest pierwszy Dishonored, który ma
Polskie napisy, dobrze, zobaczmy. Łatwy, normalny, trudny, no i bardzo trudny, tak? Tutaj też korwo jest, możemy zobaczyć, jak on wygląda. Kurde, młody korwo. Lekka rozgrywka dla nowych graczy, obrażenia zadawane przez wrogów są zmniejszone, szybciej odzyskujesz zdrowie, a mikstury są skuteczniejsze. Normalna, skradanie się i walka są umiarkowanie trudne. Domyślne obrażenia zadawane przez wrogów i zwyczajna skuteczność mikstur. Trudna, większe wyzwanie dla doświadczonych graczy, wrogowie zadają zwiększone obrażenia i są bardziej spostrzegawczy. Bardzo trudna, brutalna rozgrywka dla zaciętych graczy, wrogowie zadają bardzo duże obrażenia, są bardzo spostrzegawczy, a mikstury są mniej skuteczne. Weźmiemy sobie normalny poziom, taki jak zawsze brałam w innych częściach, tak, drugiej części, w dodatku do drugiej części. Jasność, myślę, że tutaj troszeczkę rozjaśnimy. Zupełnie inaczej wygląda to na moim ekranie, zupełnie inaczej wy to będziecie widzieć. Też musimy zwracać uwagę na to, że w ciemniejszych jakichś miejscach będzie, no, dla was będzie naprawdę ciemno. Dobrze, tyle wystarczy. Stworzenie nowej gry nadpisze, nie mamy żadnych zapisów. Tak, przechodzimy dalej. Zaczynamy. Dunwall Tower, o kurde. Jesteśmy w Dunwall. Nadrewident Campbell jest aktualnym, halo, przywódcą. Halo, nie doczytałam, co jest? Powrót do domu. Właśnie wróciłeś z trwającej kilka miesięcy podróży, podczas której odwiedzałeś inne narody w cesarstwie. Aby poprosić o pomoc w poradzie, przepraszam, w poradzeniu sobie ze szczurzą zarazą, tak, jest tutaj tak zwana plaga szczurów, musisz przekazać ich dyplomatyczną odpowiedź cesarzowej, wobec której służysz jako Lord Protector. Lord Protector, no, cesarski obrońca, tak to można tłumaczyć. Corvo, if only there was someone else I trusted to send, so that you could remain near. But there is no one else. And the spymaster was right to insist that I send you. Bethesda. The plague has taken so many, and we must find a cure. When you are near, my heart is at peace. Emily and I will count the days until you return. Hurry home and bring good news. Emily to jest córka cesarzowej, a Corvo jest ojcem. Tak. Rzeka Brenhaven. Steady hand. That's it. Watch it. Cast off line. Casting off. We're away. Okay, samouczek na początek, rozglądanie. Get us straight to Dunwall Tower. Lord Corvo has news for the Empress, and we've come a long way. A long way to bring bad news. The sailors say there's a curse on us. Black magic. Superstition. For all we know, there's a cure for the plague by now. Maybe. We live in strange times. Sending the Empress's bodyguard away for a couple of months. That's unusual. Well, this was important. We need help with the rat plague. Wow, no niesamowite. Złóż raport cesarzowej. Spotkaj się z cesarzową. Wow, no niesamowite. Ja mam takie ciarki, moi drodzy. Słuchajcie, no coś pięknego. Dobrze, możemy pogadać? To dobrze, dobrze. O, ludzie mają do nas szacunek, jak sami widzicie. Jesteśmy takim bodyguardem cesarzowej. No i ojcem przyszłej cesarzowej. Naprawdę uwielbiam gry od Arkane, no coś pięknego, oni są mistrzami, jeżeli chodzi o projektowanie poziomów, eksploracji, no coś pięknego. To jest pierwszy odcinek, wiem, że to jest samouczek, ale ja muszę przeeksplorować. Znacznik, cesarzowa Jessamine, no właśnie, Jessamine Caldwin. Ci, którzy grali drugą część, no to
wiedzą. Wow. Ci, którzy grali w drugą część, no to wiedzą też, że w drugiej części mamy możliwość zagrania nie tylko jako Corvo, ale też jako właśnie jego córka, Emily Caldwin. I od razu wam mówię, że grałam i tą postacią. I naprawdę świetnie mi się grało zarówno Corvo, jak i Emily. She's waiting in the pavilion. Dobrze, dobrze. Ja muszę przeeksplorować. W tej grze eksploracja się liczy naprawdę, bo sporo fajnych rzeczy można pozdobywać. Jak tam panowie? Co się dzieje? Welcome back, Lord Protector. There he is. Good boy, sir. A jak najbardziej, podróż się uda. Naprawdę, ja tak bardzo czekałam. Chciałam już właśnie zagrać w pierwszą część. Ja naprawdę... Hello, ja witam. Ja naprawdę ubóstwiam drugą część, dodatek do drugiej części. Bardzo, ale to bardzo mi się podobały. Jeszcze na pewno wiele razy w niej zagrałam. Już kilka razy w niej zagrałam. Corvo, you're back. Jest i Emily. Will you tell me about your trip, please? Were there any whales? Wait, let's play hide and seek first. I'll cover my eyes and you hide. You have time? Mother's busy talking to that nasty old spy master. No oczywiście, wow, mamy też wybór. A oczywiście, no nie będziemy odmawiać, ale wręcz nie mogę w to uwierzyć. To jest Emily. Ojejku. Ja mam wizję tego, jaka ona jest w dwójce, na co ona wyrosła, na kogo. No dobrze, chodźmy. Okay, here we go. Ale świetnie, naprawdę świetnie. Follow me, Corvo. Okej. Okay. L3, żeby biec. No to biegnijmy za nią. Did you see any monsters while traveling to the other isles? My nanny says the big ocean is full of them. But I think she only says that to scare me. Warto zaznaczyć, że w pierwszej części Corvo niestety nie mówi. W drugiej części... Well, you're gone. Mother seemed very sad. I think she... Let's see if you're still good at this. I'll hide my eyes and count, and at the end of the countdown, I'll try and find you. Okay, I'm going to count to 10. Find a place to hide. Okej. Czyli mamy samouczek, fajnie, warto go będzie przejść, jak najbardziej. Warto zaznaczyć, że właśnie w drugiej części Corvo już mówi, ma normalnie głos i komentuje wszystko. W pierwszej części niestety nie mówi, no ale to też jest starsza gra, więc dlatego trzeba po prostu to zrozumieć. Tak? To były takie czasy, że po prostu nie w każdej grze bohater był obdarzony głosem. Naciśnij kółeczko, aby włączyć tryb skradania się, a następnie pozostawić za osłoną, aby zejść z linii widzenia wrogów i uniknąć wykrycia. Podczas skradania się odgłosy twoich kroków są stłumione. Wykorzystaj otoczenie, aby ukryć się przed Emily. Może tu? Kurczę, no. To nie jest... Dobrze, niech będzie tu. Aczkolwiek myślę, że ona mnie zobaczy. Wychylanie się z narożników. Trzymając trójkąt, a następnie wychylając lewy drążek w lewo lub w prawo, możesz wychylać się z narożników, co pozwoli ci obejrzeć teren przed tobą bez pokazywania się wrogom. Oczywiście w tej grze nie tylko będzie takie zwykłe skradanie się standardowe, ale też musicie wiedzieć, że w tym uniwersum występują takie moce. Takie znamie, o tym znamieniu trochę więcej później, które zapewni nam dodatkowe zdolności. Ale to jeszcze później, tak? Jeszcze nie mamy takich rzeczy. Kurczę, nie wierzę, że ona mnie nie widzi, nie? Nie wiem, chciałam się tam schować, ale zmieniłam w końcu zdanie. Dobra, wychylanie się. Cyk, wygląda tak. Oj. Blisko. Blisko to było. Nie no, ona nie wierzę, że mnie nie widzi. Okej, you win. We should go now, so mother can see you too. No dobra, no to lecimy za Emily. No tu raczej nic nie będzie. To samouczek, jak wiadomo. Everyone seems scared because of the rat plague. I'm glad you're here. Welcome home, Lord Protector. A kim pan jest? Stop moving, Campbell. Campbell. And Corvo, welcome back. From wherever you've been. They sent him all around the Isles to beg for aid.
A waste of time. My elixir will banish the plague from this city. Still a moment, High Overseer Campbell. Czy to jest Anton? I'm not so sure that painting looks like Campbell. Czy ten malarz, czy to jest Anton Sokołow? Tylko młodszy? Wiecie, no tak jak wam mówiłam, nie znam tej części, ale jestem obeznana z postaciami, z uniwersum, bo grałam drugą część. To jest nad Revident Campbell. Występuje coś takiego tutaj jak kongregacja wszechludzi, tak? I są różne grupy, są różne frakcje, wiadomo, jak to w każdym świecie bywa. Jest tutaj taka grupa tak zwanych rewidentów i to jest nad Revident Campbell. Ale czy ten malarz... Tak, to jest Anton Sokołow, wielki malarz. O kurde. Wielka postać. Ja nie mogę. Ja przepraszam was, ale ja muszę się przyjrzeć jemu. Boże, jaki on jest o wiele, wiele młodszy. O, masz ci los. Co tu się stało? Sokołów, nie poznaję cię. W dwójeczce on był już taki no, siwy, cały, bielutki był. Ale kurczę, to jest on. In this painting, I insult my own genius. No prawda, to... Sokołow, ty tak nie malujesz, to jest obraza twojego geniuszu. Twoje arcydzieła są znacznie, znacznie piękniejsze. O, możemy wypić, ale nie będziemy pić alkoholu. It was a fool's errand, Corvo. The plague comes from inside us. We must all strengthen our faith. I oversee. No foreigner can save us from the consequences of a corrupt society. No fancy elixirs either. Okej, okay. Ja rozmawiam z Campbellem, a Sokołow na niego krzyczy: proszę się nie ruszać na Drewidencie. Dobra, idziemy na spotkanie z cesarzową. She'll see you at once. Dobrze, no to idziemy. Zobaczyć Jessamyn. Sick people, not criminals. We've gone beyond that question, Your Majesty. They're my citizens, and we will save them from the plague if we can. All of them. Very well. We will not speak of this again. Mother, Corvo is back. Thank you, Emily. Leave us, please. As you wish, Your Majesty. Corvo. 2 days early, full of surprises, as usual. A ty kim jesteś, człowieku? Kim ty jesteś, co? Mistrz szpiegów? Burrows. Follow me, Captain. We should leave them alone. Things are bad. Could the city get any worse? Indeed, I believe so. Nie podoba mi się ten koleś, naprawdę mi się nie podoba. Co do cesarzowej, to... No, mówiłam wam, jaki jest początek. To nie jest żadna tajemnica, bo to już zostało przedstawione wcześniej, a w dwójce niestety ona już nie żyje. It's a fair wind that brings you home to me. What news have you brought? Wszyscy nas zostawili. One of the other cities had dealt with this before. Knew of some cure. This news is very bad. We're at the breaking point. Cowards! They're going to blockade us. They'll wait to see if the plague turns the city into a graveyard. Are you okay, Mother? You seem sad. Yes, don't worry, darling. Mother is fine. Wait, where are the guards? Who sent them away? Mother, look! What are they doing on the rooftop? What? Emily, come here! Yeah. Nie! No właśnie, straże zniknęli nagle, zostaliśmy sami i to jest właśnie ten moment, zabójcy nas atakują. No i wiadomo, jak to się skończy, naciśnij R2, aby zaatakować prawą ręką, czyli mamy już broń. Corvo miał taki bardzo, ale to bardzo fajny, składany sztylet, znaczy sztylet miecz, no wiecie, taką klingę. Kurczę, no... Trochę krótkie to jak na miecz, taki sztylet można powiedzieć. Lub L2, aby zaatakować lewą ręką, ile masz przygotowaną broń lub moc. I właśnie warto zaznaczyć, że w prawej ręce zawsze trzymamy broń białą, a w lewej ręce mamy broń palną oraz mocę. Więc w tym wypadku, no my nie jeszcze ani broń palnej, ani mocy nie mamy, bo to zawsze była podstawa Dishonored, że takie rzeczy zdobywaliśmy później. A nie, mamy broń palną.
patrzcie na to. Myślałam, że nie mamy. Zobaczcie, Dishonored 2 zdobywaliśmy broń palną. No, troszkę później, znaczy, też na początku, ale nie mieliśmy tego od razu. Naciśnij i przytrzymaj R1, aby blokować ataki mieczem. Jeśli idealnie wyczujesz czas bloku, wytrącisz wroga z równowagi, co da okazję do przeprowadzenia zabójczego kontra. Ataku. Corvo, thank you. If you hadn't been here. No more. Not again. Mommy! No! Get away from her! Corvo! Mommy! Yeah. Corvo! Oh, ja wiem, kto to był. Corvo. It's all coming apart. Fine. Find Emily. Protect her. You're the only one who'll know what to do. Won't you? Corvo. Nie. I coś. Nie. I teraz my zostaliśmy. No właśnie. Ward us all. Look at what he's done. Yes. Oh, nie. He's killed the Empress. What did you do with young lady Emily, traitor? Her own bodyguard. Ironic. I'll see you beheaded for this, Corvo. Peg him. No i tak to się wszystko potoczyło. Więzienie w Coldreach. Okej, tu mamy wskazówki. Ojejku, no i sami widzicie, no Corvo został wsadzony do więzienia przez to, że no, strażnicy przybyli tutaj w momencie, kiedy już cesarzowa nie żyła i nikt tak naprawdę nie widział, co się stało. Wybaczcie, moi drodzy. No i niestety. Niestety. Minęło 6 miesięcy, odkąd zostałeś oskarżony przez cesarskiego mistrza szpiegów o zamordowanie cesarzowej i spiskowanie w celu porwania jej córki Emily, cesarskiej dziedziczki. Teraz jesteś zamknięty w więzieniu w Coldreach i nadchodzi czas twojej egzekucji. Ojejku, no niestety. Okej, dalej. Więzienie w Coldreach. Mam nadzieję, że z dźwiękami wszystko jest ok. This is your final chance, Corvo. Sign the confession and let me give you the rights to put your spirit at ease. That's enough for now. Get out. Let's give the man some time to think. Corvo. The Empress is dead. Her daughter Emily is hidden away, and no one will ever know the truth. Yes, unlucky you. Tomorrow you'll be executed, but it's for a good cause. This country needs strong leadership now, someone to guide the weak. And that's where we come in. There was nothing personal in this, even though you almost sank our plans. But it turned out well. You were in the wrong place at the right time, and someone has to take the fall. Goodbye, Corvo. Guards! Take him back to his cell! Ja nie wierzę. Rewidenci przejmą władzę. Toż to koniec świata będzie. Nie. You should eat, Corvo. This meal comes from a friend. Od przyjaciela? Od jakiego przyjaciela? Mamy pasek życia w lewym górnym rogu ekranu. Mamy szczurki. No, cześć szczurku. Co ty robisz? Oj, kurwa, nie ucieka od nas. Oż ty brzydź. No trzeba będzie się wydostać z więzienia. Ja nie mogę. Dunwall Tower. Mamy jednego szczurka. No i co my z tobą zrobimy, szczurku? Zaraz będziemy kończyć. About that dice game? You're such a chauffeur. No to jeszcze chwilę.
Chwilę się tutaj rozejrzymy. Potrzebny klucz do celi Corvo. Nic z tym nie zrobimy. Ale możemy zjeść. O, list od przyjaciela. Patrzcie na to, czyli nie tylko... I mamy klucz. Mamy wiadomość, mamy klucz. Jaki przyjaciel? Kto tu nas chce uwolnić? Corvo, to kim jesteśmy nie ma teraz znaczenia. Wiedz tylko, że pokładamy w tobie wiarę. Oto klucz do twojej celi. Gdy wyjdziesz, skieruj się do więziennego pokoju przesłuchań. Weź stamtąd materiał wybuchowy i podłóż go pod zewnętrzne drzwi. Gdy bomba wybuchnie, uciekaj. Ruszaj w stronę rzeki i zgub pościg w kanałach. Znajdziesz tam ukryty, przydatny sprzęt. Jeden ze strażników więziennych zostawi broń tuż pod twoją celą. I powodzenia. Potrzebujemy cię żywego i w dobrym stanie przed tym, co ma nastąpić. Przyjaciel. Ale jaki przyjaciel? Mamy klucz. A tam jest broń. Dobrze. Dobrze. Słuchajcie, myślę, że w tym momencie zakończymy sobie pierwszy materiał. O, jeszcze mamy tu jakiś napis. We all start innocence. Ah, we all start with innocence, but the world leads us to guilt. Czyli, że każdy z nas zaczyna z niewinnością, tak? Ale świat prowadzi nas do winy, tak? Doprowadza nas do winy. A co to jest za znak? Pierwszy raz takie coś widzę. Może ktoś to sobie namalował w celi. Się nudził. Dobra, tam już leży broń. Czy coś jest na tej ścianie? Nie. Szczurku, miło było mi cię poznać, ale ja będę stąd wychodzić. Dobra, tam jest broń, więc dostaniemy się już w następnym odcinku. Ja mam nadzieję, że ten materiał wam się podobał, że jesteście zainteresowani Dishonored na moim kanale. Ja na pewno tą grę będę chciała przejść całą, wszystkie dodatki i na pewno będę chciała przejść i użyć kilka razy, bo to jest warte naprawdę. Tą grę można przechodzić na różne, przeróżne sposoby. Ja tylko poinformuję was, że w tym pierwszym przejściu tej gry będę robić to, co też robiłam w drugiej części, czyli kierować się w stronę dobrego zakończenia, czyli postaram się mieć niski poziom chaosu, czyli będziemy unieszkodliwiać przeciwników, nie będziemy ich mordować, będziemy raczej ogłuszać wszystkich i radzić sobie tak, wiecie, po cichu. Będzie sporo zabawy z tym skradaniem się, to jest naprawdę świetnie tutaj zrobione. Już się nie mogę doczekać, aż w ogóle dostaniemy moce, to będzie coś. To wszystko, dziękuję wam za uwagę, mam nadzieję, że dobrze się bawiliście, zachęcam do oceny, do komentowania oraz do subskrybowania. Trzymajcie się ciepło, pa, pa!